Cześć kochani, z tej strony Agata i witam Was ponownie na moim kanale. Po krótkiej przerwie odgrzebuję się już z kartonów po przeprowadzce, więc mogę wrócić do Was regularnie, nagrywając filmy na YouTube'a. I dzisiaj przyszła akurat do mnie paczka z nowościami od Eveline z urozmaiceniem serii Variété, której jestem ogromną fanką, więc zobaczymy, czy kolejne produkty z tej serii również mnie zachwycą. Także nie przedłużając, przechodzimy do makijażu, którym z tego doprowadziłam do tego. Zapraszam do oglądania. Nie ukrywam, że najbardziej ciekawi mnie tutaj nowość z serii Variété, czyli podkład w pudrze. 93% mineralnych składników, jest to podkład mineralny w odcieniu 01 Light i mamy tutaj kwas hialuronowy i dwie opcje aplikacji. Pierwsza to nałóż puder na nawilżoną skórę. Do aplikacji wybierz pędzel lub dołączoną gąbeczkę w zależności od oczekiwanego krycia. Pędzel na pewno da lżejsze krycie, gąbeczka zawsze kumuluje produkt i daje nam mocniejsze krycie, więc zaraz spróbujemy. Albo sposób drugi, w celu utrwalenia i wzmocnienia efektu użyj pudru jako klasycznego kosmetyku kryjącego, aplikując go na nałożony wcześniej podkład. I tym samym wzmacniamy krycie już wcześniej nałożonego podkładu i jeszcze go utrwalamy jak standardowo innym pudrem. Więc może ja nałożę na pół twarzy pierwszym sposobem, czyli podkład w pudrze solo, a na drugiej połowie twarzy nałożę go na podkład również Eveline Liquid Control, czyli taki bestseller marki, który ma takie średnie krycie, które fajnie będzie podbudować właśnie podkładam w pudrze. No jestem ciekawa. Zaczynamy. Na twarz nakładam krem Ole Henriksen wersja z witaminą C. Mamy tutaj puder. W środku jest dołączona gąbeczka. Ja sobie spróbuję użyć tej gąbeczki, żeby zobaczyć jak on się aplikuje. Z lusterka najpierw musicie zdrapać folię, co nie jest takie proste. W sumie niepotrzebna tutaj jest ta folia, bo i tak nikt nie otwiera opakowania wcześniej. Żeby korzystać z tego lusterka, bo tutaj lusterko jest naprawdę sporych rozmiarów, więc spokojnie możemy z niego korzystać przy malowaniu się. No i zobaczmy. Nakłada się. Na pewno wygładza pory. Nałożony w taki sposób, ale wygląda bardzo sucho i podkreśli wszystkie suche skórki, nawet których standardowo nie widzicie, więc ja bym go raczej polecała do nakładania. Oj, podkreśla bardzo. Wszystkie podkłady w pudrze są jednak pudrem, mocno kryjącym, ale pudrem, więc nałożenie dużej ilości pudru na skórę, która ma miejsca, które mogą być wysuszone, no będzie podkreślać ten produkt wszystko. Nie wiem, czy tutaj to widać. Na nosie zrobiła się masakra. On podkreśla po prostu wszystkie suche skórki, każdego pora. W takiej formie skóra musi być idealnie nawilżona. Może sprawdzi się to lepiej przy skórze tłustej, która wymaga bardzo mocno matującego podkładu. Wtedy próbujcie solo, ale ja dzisiaj jednak postawię na utrwalenie nim podkładu. I po prostu nie będę brnąć w to, co tu się wydarzyło, bo to nigdy nie będzie na mojej skórze, która teraz ma okres pojedynczych przesuszeń. Nie będzie wyglądało po prostu dobrze i robię sobie tym tylko krzywdę. Także zobaczymy, jak będzie wzmacniał krycie podkładu. Nałożę bardzo cienką warstwę i zobaczymy, jak on się zachowuje nałożony już pędzlem. Dobra, skóra oczyszczona, więc przechodzimy do drugiej opcji nakładania, czyli na podkład. To jest numer 001 Porcelain, ale jeszcze odrobinę rozjaśnię go tintem do rozjaśniania podkładów marki Bell. I to jest fajna, tania opcja numer 01 biały. Ogólnie jeszcze powiem Wam za chwilę
o jednym kolejnym produkcie Belle, który mnie zachwycił od pierwszego użycia z tej serii Wege. Naprawdę tanie perełki mnie ostatnio zaskakują. Mieszam sobie to tak na oko. I mam również nową gąbkę Blended z kolekcji... Nie pamiętam, jak ta kolekcja się nazywa, ale one są takie piękne w kolorze ombre. Przyszła zima, moja skóra jest teraz naprawdę blada. Jeszcze mam pojedyncze suche skórki, ponieważ wprowadziłam pielęgnację, żeby wyprowadzić moją skórę po tych wszystkich moich ekscesach ostatnio. I trochę mi się po prostu łuszczy w niektórych miejscach. No i przy takiej sytuacji, kiedy Wasza skóra jest gdziekolwiek, chociaż trochę sucha, podkład nakładany w suchej formie też się nie sprawdzi po prostu, bo będzie podkreślał wszystko, czego gołym okiem nie widać przy kremowych produktach. Kolejna perełka marki Belle, Wege, nawilżający korektor z ekstraktem z papai i olejem awokado. Świetny, tani produkt. Mam tutaj odcień 02 medium. Wydaje mi się być troszkę jaśniejszy na mojej skórze niż jedynka. Co jest bardzo dziwne, ale tak akurat wypada na mojej skórze. I bardzo, bardzo go polubiłam od pierwszego użycia. Uważam, że to jest ekstremalnie dobra jakość w aż śmiesznie niskiej cenie. Jak można robić taką jakość w takiej cenie, to naprawdę wow. I strasznie to szanuję, bo nawet osoby, które nie mogą sobie pozwolić na droższe kosmetyki, mogą po prostu korzystać z świetnej jakości i to jest fajne. Więc jak zobaczycie gdziekolwiek ten korektor z Belle, z tej zielonej serii Wege, to bierzcie w ciemno, bo on jest naprawdę wybitnie dobry. Wybitnie. Jezu, powiem Wam, że przez tą przeprowadzkę ja teraz nawet nie miałam czasu wyregulować sobie brwi. Jak tak robimy przez cały dzień, to godzina 21 i ja już odpadam. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Po prostu wychodzi na to, że wcześniej mało robiłam. Że teraz odpadam tak szybko, ale nawet nie mam czasu na wyregulowanie brwi. Już wyglądam jak taki prawdziwy polski chłop. Dobra, więc przechodzimy teraz do pudru Varieté i spróbuję podbić sobie krycie, w szczególności na policzkach i pod oczami, na tych moich cieniach, które są tutaj widoczne jeszcze, bo specjalnie nałożyłam małą ilość korektora, więc normalnie pędzelkiem wsmarowuję ten puder we włosie i zobaczmy. No, rozjaśnił mi okolice pod okiem, ale wygląda sucho. Nawet nałożony na podkład wygląda sucho i podkreśla mi brzydko fakturę skóry. Te wszystkie włoski tutaj, niewyrwane z brwi, są teraz tak mocno podkreślone, że do tego podkładu w pudrze musicie mieć po prostu idealnie wydepilowane brwi, wąsik, nie mieć niedoskonałości najlepiej i nie mieć żadnych suchych skórek. Bo on po prostu to podkreśla i to jest jego charakterystyka. I każdy matowy produkt to podkreśli. On faktycznie dodaje krycia, więc tłuste skóry mogą się z nim faktycznie polubić, ale moja skóra raczej go nie polubi. Chyba, że będzie w idealnym stanie, chociaż wątpię, że zimą ona będzie wyglądać w nim dobrze. Ale jeżeli macie skórę, która jest naprawdę przetłuszczająca się i w chwilę jesteście świecące jak latarnia, no to on może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wbity w skórę za pomocą gąbki robi naprawdę dobre krycie pod okiem. Naprawdę dobre krycie pod okiem.
Widzicie, jak rozjaśnia. Będzie fajny do odcinania sobie policzków. Bo tutaj nawet nie muszę dawać bronzera, a policzek już jest odcięty, bo on jest jaśniejszy po prostu od podkładu. Więc jego zastosowanie ja mogę przemycić, ale nie w miejscach, gdzie skóra jest nieidealna. To na pewno. Także ja będę mu dawać szansę i będzie on moim takim dodatkiem do makijażu, bo pod okiem no robi efekt Kim Kardashian z kiedyś, jak były modne te jasne okolice pod okiem. I pod okiem wygląda dobrze, ale moja skóra pod okiem też jest w bardzo dobrym stanie, więc tutaj on mi to pokazuje, że kiedy Wasza skóra będzie w dobrym stanie i miejsca, gdzie go nakładacie, będą wydepilowane, to on będzie wyglądał bardzo ładnie. Dobra, przejdźmy sobie szybko do kolejnej nowości. Mam tutaj róż marki Glowish, czyli marki Huda Beauty. Numer 01 Healthy Peach. On ma takie piękne, delikatnie satynowe wykończenie, więc zobaczymy, czy da nam tutaj życia temu makijażowi i jak będzie się rozkładał na tym pudrze, bo boję się trochę, że porobi dziury. No, rozkłada się bardzo ładnie, dodaje tutaj świetlistości, więc ten efekt na pewno można sobie wyprowadzić trochę bardziej satynowym bronzerem, rozświetlaczem i skóra wtedy będzie wyglądała po prostu zdrowiej, nie będzie wyglądała tak płasko. Myślałam sobie, żeby na szybko przed kręceniem tego odcinka wydepilować sobie te brwi, ale chciałam Wam też pokazać, że ja nie zawsze mam idealną skórę i idealne brwi, bo po prostu też mam życie i tak to czasem wygląda, więc trzeba też czasem pokazać tą prawdziwą stronę życia, bo no czasem to jest mniej istotne i są inne ważne rzeczy do robienia. Więc jeżeli też nie jesteście w pewnym momencie idealne, to jest okej. I to jest całkiem naturalne i całkiem normalne. Więc ja też chcę tą stronę siebie tutaj czasem pokazać, żeby nie było za pięknie i kolorowo. Potrzebuję jeszcze odrobinki takiego bardzo jasnego bronzera, więc biorę Paese w kolorze medium, ten jaśniejszy odcień. Zmiękczam też to odcięcie tutaj, żeby ono nie było takie oczywiste. Przechodzimy do rozświetlacza i tutaj moja paleta Naturalny kontur, naturalny glow. Bardzo mała ilość, żeby nie zrobić zbyt mocnego efektu. Żeby tylko dodać tutaj odrobiny życia tej skórze. No i można rozświetlaczem fajnie ją wyprowadzić. Nic się tutaj nie rozwarstwia. Więc jeśli macie tłustą, normalną albo idealną skórę, to tutaj idealną pod kątem nie kolorytu, ale właśnie faktury, to tutaj myślę, że warto się tym podkładem w pudrze zainteresować, bo no, wygląda ciekawie. Oko delikatnie wykonturuję sobie bronzerem po prostu z palety, żeby dodać tutaj troszeczkę życia. Zaraz jeszcze zaznaczę brwi, te moje nieszczęsne. Rozświetlacz na środek powieki, bo rozświetlacz zawsze ukrywa jakieś niedociągnięcia, a tutaj nałożyłam trochę tego podkładu na powieki i on jest tutaj odrobinę za ciężki, więc błysk to zawsze uratuje. To są takie triki, które możecie wykorzystać, kiedy w makijażu Wam coś nie wyjdzie. Pomada z Benefitu, bo akurat ją mam pod ręką.
I spróbuję sobie okiełznać te moje brwi. Kiedyś, jak byłam bardzo młoda i jeszcze nie interesowałam się depilacją brwi, moje brwi naprawdę były gęste. Takie gęste, gęste. Aż w pewnym momencie zaczęłam je wyrywać, ale nigdy nie doprowadziłam do aż takiego strasznego stanu brwi, że przestałyby rosnąć. One się odradzają u mnie w chwili zaniedbania, więc za to w sumie jestem wdzięczna, ale kiedy za długo ich nie dotykam, to faktycznie no, rosną. W szczególności tutaj na środku, jak u Fridy. Jeszcze wiecie, może tutaj u mnie tego tak nie widać, bo ja mam jasne te włoski, ale gdyby były ciemne, no to już tutaj to jest po prostu połączenie z czołem. Powiedzmy, że brwi mamy uratowane. Dzisiaj nie będę specjalnie doklejać sztucznych rzęs, ani robić jakiegoś niesamowitego makijażu, bo chcę przetestować nowy tusz. Nowa wersja tuszu Varieté, którego wiecie, że jestem ogromną fanką. Jest to wersja wodoodporna, co mnie bardzo cieszy, bo ja wolę używać tuszy wodoodpornych. Gorzej się je zmywa, wiadomo, ale są trwałe jak... bardzo trwałe. Także zobaczmy, jak on się będzie zachowywał na rzęsach, chociaż jest świeży, więc i tak nie będzie wyglądał tak jak tusz, który ma już trochę czasu od otwarcia, bo on po prostu zgęstnieje i bardziej chwyta się rzęs. No, ale efekt jaki daje jest bardzo, bardzo ładny. Więc na pewno będę go używać aż do zgęstnienia. I wtedy zobaczymy, jak on się będzie zachowywać, bo takie pierwsze użycie tuszu za dużo nie mówi po prostu. Trzeba go poużywać dłużej, żeby zobaczyć, jak on po prostu pracuje. Na razie mi się całkiem podoba, ale nie ocenię jeszcze jego jakości, bo muszę po prostu poczekać, aż on troszeczkę zestygnie i wtedy zobaczyć, jak on się już finalnie będzie zachowywał, bo świeży tusz po prostu ciężko ocenić. Dobra, jedziemy dalej. Mam tutaj pomadki satynowo-matowe, również z serii Varieté. W trzech odcieniach mamy jedynkę, najcieplejszy nudziak, dwójkę, taki różowy nud i trójkę, ciemniejszy róż, więc wybiorę sobie chyba różowego nudziaka. Po prostu takie kolory najbardziej na sobie lubię. I zobaczymy, jak ona się będzie zachowywać. Nie wiem, czy nie będzie za jasna. Ten kolor prezentuje się tak. Dla mnie osobiście on jest chyba troszkę za jasny. Nie jest to moja ulubiona formulacja pomadek, ponieważ podkreśla dużo niedoskonałości ust, których aktualnie nie czuję, żebym miała. Dobra, ale nałożę ciemniejszy kolor. Zobaczymy, czy ciemniejszy kolor po prostu będzie wyglądał ładniej. To jest trójka. No trójka już się rozprowadza przyjemniej, ale też jest to spowodowane tym, że jest zbliżona do koloru naturalnego ust, więc też nie widać niedociągnięć. Ale rozprowadza się dużo lepiej niż ten jaśniejszy odcień. Z tym jaśniejszym miałam problem, żeby go równo rozprowadzić. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Ona w pewnym momencie zaczyna zastygać i gorzej się rozprowadza, więc trzeba z nią działać dość szybko, żeby równomiernie ją nałożyć, a nie jest najłatwiejsza do nakładania. I tu już na wstępie muszę Wam powiedzieć, że z tą formulacją się nie polubię. Ciężko jest mi wyrysować kontur ust przez to, że ona tak szybko zastyga. Bardzo mocno się klei, nierówno się rozprowadza, kiedy zaczyna właśnie zastygać. No i wygląda ciężko na ustach i jest mocno wyczuwalna. Także to nie jest formulacja matowej pomadki, z którą ja po prostu się polubię. Zdecydowanie bardziej wolę te tradycyjne matowe Matte Magic, które nie dają mi tego efektu ciężkości na ustach.
A tu czuję po prostu, że usta są mocno oblepione. To mi nie pasuje, od razu to zmywam, bo mam jeszcze pomadki w sztywcie, które sobie przetestujemy. I też mając już doświadczenie z podobnymi formulacjami pomadek, ona będzie się nierówno zmywać. Tak czuję, chociaż mogę się mylić. No, już jest tutaj taka skorupa, że ciężko to zmyć. I przy takich właśnie skorupach, jak kawałek Wam się zjem, to później ciężko to ukryć. Nie. Jak, wiecie, czasem mam od razu taki efekt wow, tak czasem są produkty, które po prostu od razu mi nie siadają, no i nie jestem w stanie ich nosić. No bo makijaż ma wyglądać, ale też ma być przyjemnością, a jeżeli coś nie jest dla Was przyjemnością, no to po prostu tego nie nosicie. I to też nie jest tak, że na przykład mi ona nie pasuje i każdemu nie spasuje. Są osoby, które nie mogą na przykład wytrzymać na swoich ustach pomadek od Huda, które ja uwielbiam i uważam, że są niewyczuwalne na ustach. Są osoby, które uważają, że to jest największy badziew świata i nigdy nie nosiły czegoś gorszego. Więc i tak summa summarum trzeba testować. Ja mogę jedynie Was naprowadzić na to, co ja o nich sądzę i jeżeli na przykład kiedyś moje typy Wam się sprawdzały albo rzeczy, których ja nie lubię, również Wam się nie sprawdzały, no to możecie się po prostu powołać na moją opinię i jakoś się tym zasugerować. Natomiast nie mówię, że komuś one nie podpasują na 100%, bo mi nie pasują, bo może być po prostu inaczej. Dobra, przechodzimy do pomadek w sztywcie. To też jest seria Varieté, pomadki satynowe i mam tutaj taki piękny nude, który jest taką zgaszoną różą herbacianą. I tu mi się wydaje, że one będą mocno błyszczące. Że to nawet nie jest satyna, słuchajcie, tamto miał być satynowy mat, moim zdaniem jest to mat, a tutaj ma być satyna, a moim zdaniem jest to błysk. Ale są super komfortowe na ustach, super, super. I tutaj na przykład efekt na ustach bardzo mi się podoba, ale mylące jest to, że pomadka jest satynowa, bo jest kremowa i to taka bardzo fajna, lekka, niewyczuwalna kremowa, wręcz wymagająca konturówki, żeby się nie wylewała poza kontur ust, chociaż nie miałam tutaj problemu, żeby zrobić równy kontur samą pomadką z aplikatora, ponieważ jeszcze on jest ostry. Kiedy on się troszeczkę już wytrze i nie będzie taki ostry na koniuszku, no to już będzie troszeczkę gorzej, żeby wyrysować ten kontur, ale jest super przyjemna i tą Wam polecam, jeżeli lubicie takie, takie połyskujące pomadki, bardzo nawilżające w odczuciu, no jest naprawdę super, ale nie jest satynowa. Muszę powiedzieć, że na razie podkład wygląda bardzo ładnie, drobne włoski na pewno są podkreślone, więc tutaj na to zwracajcie uwagę, ale ogólnie, żeby podbijać nim krycie na przykład korektora pod oczami, perełka. Ale znów dla suchej skóry solo absolutnie nie. Także zastosowania do tego podkładu w pudrze mogą być różne i musicie po prostu dobierać do tego, jak Wasza skóra aktualnie się zachowuje. Ale no, jako taki dodatek do makijażu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, chociaż nie zaczęło się dobrze i to mogliście widzieć na początku. Dajcie mi znać, czy macie już ten podkład, czy zainteresowałam Was jego kupnem. I na początku po nałożeniu czułam, że siedzi mocno na skórze, czułam, że miałam tapetę po prostu na twarzy. Teraz on ładnie się stopił ze skórą i coraz mniej go czuję, on też ładniej wygląda. On się musiał po prostu ze skórą scalić. Może połączyć się z tym podkładem, który był troszeczkę tłustszy. Więc na tłustą skórę, solo ewentualnie, albo właśnie na jakiś mocno nawilżający krem, albo na podkład, który lubicie.
Tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że miło się oglądało taki szybki, testowy odcinek z pierwszym wrażeniem. Jak widać, pierwsze wrażenie na początku nie było zbyt dobre. Skończyło się całkiem nieźle, więc to pokazuje, że na każdy kosmetyk można znaleźć sposób. No może nie na każdy, bo są takie buble, że w ogóle się do niczego nie nadają. No ale to też kwestia naszych preferencji, tak jak sytuacja z tą pomadką, która po prostu ma formulację, której ja nie jestem w stanie zdzierżyć. Także dajcie mi znać, czy znacie te kosmetyki, jak Wasze wrażenia na ich temat. I to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, które teraz już regularnie będą się pojawiać. I do zobaczenia. Buziaki, pozdrawiam Was. Pa, pa.